zawalczyć na takiej gali, to jest coś wspaniałego. Dla takich chwil chce się żyć, chce się walczyć. Zaczynając z boksem, ja od początku mierzyłem, żeby zostać mistrzem świata. Jak zdobyłem, to była niesamowita euforia. Bardzo ciężko jest to opisać. Bardzo dobry pięściarz. Oglądałem również jego walki i myślę, że on już nie jest tak głodny walki. Ja tej walki jestem głodny, jestem młody. Ja byłem pięściarzem, miałem 150 walk amatorskich, 7 porażek. Dlaczego wybrałem walki na gołe pięści? Była to dla mnie trampolina, żeby pokazać się całej Polsce i nie tylko Polsce. Jestem królem nokautu walk na gołe pięści. Mój przeciwnik jest duży, silny, bardzo niewygodny, potrafi uderzyć. Ja mam nastawienie bardzo dobre i myślę, że sobie ze wszystkim poradzę. To nie jest boks, to nie są duże rękawice, to są piąstkówki, prawie jak gołe pięści. Chcę się zaadoptować w KSW i chcę zdobyć tu pas. Czas pana Głowackiego myślę, że minął. Bądźcie, zobaczycie i na pewno nie pożałujecie. Panie Głowacki, zapraszam 3 czerwca do tańca na PGE Narodowy. 3 czerwca zapraszam do PGE Narodowy. Bądź przed telewizory. Trzymajcie kciuki. XTBKSW Colosseum 2. Tickets on sale. Live. Only on Viaplay.